Wiążące komunikaty o stanie zdrowia Ojca Świętego. Na placu Świętego Piotra i w kościołach katolickich w wielu krajach wierni modlą się za jego zdrowie. W sobotni wieczór Watykan podaje informacje o śmierci Jana Pawła II. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 o godzinie 21:37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Od tej pory cały katolicki świat zwalnia bieg. Ludzie opłakują stratę tego, którego kochali. Pielgrzyma, który odwiedził ponad 100 krajów. Musimy próbować być dobrymi chrześcijanami, takimi, jakimi papież chciał, żebyśmy byli. Świat musi się zmienić po tym, jak zobaczył świadectwo życia i cierpienia papieża. Nie dziwią emocje w Polsce, Meksyku czy na Filipinach. Tam, gdzie papież Jan Paweł II był autorytetem uznanym i przez wiernych, i przez władzę. Ale wyrazy ubolewania napływają także z krajów, gdzie nauka Kościoła katolickiego jest często piętnowana jako konserwatywna i nieprzystająca do współczesnego świata. Nawet jeśli ktoś nie jest katolikiem, a nawet chrześcijaninem, mógł w papieżu zobaczyć człowieka głębokiej wiary i zrozumieć, co wiara może oznaczać. Politycy nie omieszkali przypomnieć, że Jan Paweł II przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie. To on rozpoczął demokratyczne przemiany w Europie Wschodniej i zmienił bieg historii. Zaskoczeniem staje się ogłoszenie żałoby tam, gdzie komunizmu nie udało się obalić, na Kubie. Fidel Castro przed kamerami odczytuje własnoręczny wpis do księgi kondolencyjnej. Al Papa Juan Pablo II. Spoczywaj w pokoju, niezłomny wojowniku o pokój między ludźmi, przeciwniku wojny i przyjacielu ubogich. Bardzo życzymy sobie, byś na zawsze pozostał wzorem do naśladowania. Fidel Castro, 4 kwietnia 2005 roku. W telewizji komunistyczny przywódca określa papieża mianem obrońcy ubogich i orędownikiem pokoju. Grekokatolicy w marszach i procesjach przypominają odrodzenie religijne, które dokonało się na Ukrainie po pielgrzymce Ojca Świętego 4 lata temu. Żydowscy przywódcy przypominają, że Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził synagogę. Papież był człowiekiem pokoju i przyjacielem narodu żydowskiego. Zrobił wielki krok, by zbliżyć do siebie narody. Mszę za Ojca Świętego odprawiono w komunistycznych Chinach. Za papieża modlili się katolicy w Japonii i w Iraku. Oglądają Państwo główne wydanie wiadomości z Watykanu w dniu pogrzebu papieża Jana Pawła II. Papieża, którego żegnali i wspominali na całym świecie. W Polsce żegnano go modlitwą, zadumą, refleksją, także jego ulubioną pieśnią.